Dobra, zaczynamy jeszcze raz. Teraz powinno mnie być słychać i nawet to sprawdzę, tak strasznie sprawdzę. Musicie mi to wybaczyć. Ale muszę wiedzieć, czy mnie słychać. Powinno być okej teraz. Udało mi się rozwiązać problemy I techniczne. Nawet to sprawdzę, tak. Dobra. Sama siebie słyszałam, wy też mnie słyszeliście. Okej. O, cześć wszystkim, kochani. Dawno, dawno mnie na streamie nie było. Co? Padło pytanie wcześniej, czy będzie Undertale? Nie będzie Undertale'a. Nie nagrywamy, nie gramy w Undertale'a na żywo z różnych powodów. Mianowicie na przykład takich, że trochę jednak nam to czasem tłumaczenie na żywo zajmuje, nie znamy słówek, musimy mieć chwilę na przemyślenie zdania. Montaż jest na tyle magiczny, że wy tego nie widzicie, natomiast na żywo niestety nie da rady montować. Z tym jest problem. Więc tak, co do gier, które mają być dzisiaj? Miał być Portal, ale pomyślałam, że może zaczniemy od jakiegoś nowego tytułu. Miało być to Assassin's Creed Black Flag 4. Tylko mam takie pytanie. Wolicie, żebym zagrała w Black Flaga 4, czy w Assassin's Creed 2, którego też nie przeszłam? Ja generalnie skończyłam, nawet nie skończyłam jedynki. Więc to jak wolicie. Chyba, że wolicie Portala w ogóle. Uznałam, że zostawię wam wybór. Prawda jest taka, że plany co do późniejszych gier też się zmienią. Bardzo możliwe, że tak, ale to potem o tym będzie mowa. Już były różne zawirowania. W każdym razie będzie jakiś koop potem. Jakiś. Chodzą mi wszędzie te włosy. Więc jaka decyzja? Czy mi się czat zawiesił? Czy się zastanawiacie? W sumie dwójkę musiałabym sobie tylko ustawić. Bo jej nie przetestowałam. Dobra, to może zostańmy w takim razie przy planie i pogramy sobie w czwórkę. Jakby wam się podobały asasyny w moim wykonaniu, to pomyślimy o dwójce. Tak, Edo. Ja mam asasynów w tej chwili cztery i żadnego nie skończyłam. Za dużo chcę w tej grze zrobić, a tego jest do roboty. Aha, i mam pseudo-asasyna w czasach współczesnych, czyli Watch Dogs. Tak. Też jest gra, która bardzo podobna jest do asasynów, jeśli chodzi o mechanikę, znajdek, odkrywania mapy, etc. Dobra, to już zaraz wam puszczam asasyna. Dobra. Jest, powinno działać. Zobaczymy jeszcze, jak z kamerą. Może tak ją zmniejszę. Będę jeszcze szukała miejsca, w którym ta kamera będzie. Zobaczymy, jak wygląda interfejs w grze. Bo nie grałam. Nie grałam. I rozpoczynamy nową grę. Więc jest śmieszne. Nie. Tak a propos. Niech będzie, skoro nie mogę grać kobietą.
Chociaż nie wiem, czy to nie było imię profilu, nazwa profilu, no nieważne. Jest Lenna w tym, co najważniejsze. Powiedzcie mi jeszcze, jak głośno mój głos zagra. Jest za głośno, co mi zaczyna. Mi też ciężko jest to ustawić. See her! Man the cannons! Nie wiedziałam, że to ściszanie mi. Dobra, to poczekajcie, to jeszcze ściszę. Może będzie lepiej. Cześć, The Shadow Guy. Wow, mogę się wsadem poruszać. Powinna marzyć po Dobra, chyba będę potrafiła to zrobić. Okej. To poszło dobrze? Aż za dobrze? Trochę za późno. Nie, nawet nie. Nawet nie. Damy, tu mamy. Nie wyceluję w ciebie. Ty chyba dostałeś z piorunem. Nie wiem. Nie wiem, czym jest Folgiesz. Ratujcie. Dobra. Chyba padnie. Nie? Nie trafiła? Powinnam teraz trafić. No bez jaj. Jest mroczno, ciemno i źle. Okej. Wylewałam za wysoko. Już chciałam się zapytać, po co oni trzymają takie rzeczy na statku. Po czym się zastanawiałam i stwierdziłam, że to tak działa. Witaj, Katsoru. Czy raczej... Oj! Czy Kadzoru? Tak zjapońszczyłam od razu twoje imię. Is it dangerous? Edward. Privateering. Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't. Why not sail with the King's Navy? Earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. Teraz wam coś powiem. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Promise me. Ciekawe, jak długo pływał. Xerme mi przyniósł kokosa. Do jedzenia za to.
dopiero teraz zauważyłam. Dziękuję, Ado. Już ci sam grę. Oj, Alek. 48. Okej. Okay. Chyba kamerę mam w idealnym miejscu, wiecie? Tak patrząc na to, jak wygląda interfejs, nawet może być chyba ciut większa. Tak, pierwsze podejście. I zanim je skończę, to zrobię jeszcze jedną rzecz. Będę wredziochoł. To jest jedna rzecz, a drugą rzeczą jest to, że muszę zmienić nazwę gry na streamie. Przez chwilę mogę być słyszalna sama. Ciebie. Ktoś. Albo i nie. Dobrze, nie wyświetla nic. Idealnie. Okej. Okay. Chyba starczy. Ryba! Ryba! Rybciu! Chodź, wezmę cię, zrobię z ciebie sushi. Tyle rybków. Będzie dobre sushi. Udziela mi się od kogoś. No, nie spieszyłam się z tym pływaniem aż tak. Lol. Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? I can pay you. Isn't that the sound you pirates like best? 100 escudos. Witaj, Zbychu. Oi? Oi. Keep talking. Will you or won't you? Mm-hmm. You don't have that gold on you now, do you? Bloody fucking pirates! Nie próbuj. Cześć, golemie. Pierwsze ostrzeżenie. I'm on to you, Snigsby! Okej. Come on, mate. We're off to a bad start. Dobra, już lecę. Kraby! Paluszki krabowe, które mają w sobie prawie... Prawie nie mają w sobie kraba. To chciałam powiedzieć. Chyba tydy. It's 100 leagues or more to Havana. Will you walk that distance? Oh, okay. Wszędzie były stogi siana, tu są kupy liści palmowych. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten facet, za którym mam iść. To myślę, że tu. To nie jest drabina. To jest do spinania się. Oj! Ups. O! No? No hopsaj. No hopsaj. Hopsaj. O tak, super.
tych drzewach to jak małpa. Tędy nie, powiadasz? Tędy? Oho, trzeba myśleć. Witaj, Pando. To tam jak tam. Życie mija. I weekend. Mamy weekend. O Jezus. Jak ja dawno nie miałam takiego fajnego weekendu. Po co ja tu wchodzę? Pewnie potrzebnie. Może to mi pomoże odszukać asasyna. Może nie. Okej. Okay. Opa, liści palmowych. I... Where's he running to? Nie widziałam go. Nie. Już mamy te umiejętności, które powinien mieć asasyn. Potrafimy skakać w kupę suchych roślin. Au. Tam mogłam sobie swobodnie przejść. Jest super. To jest zupełnie inna okolica niż zwyczaj się w Assassin's Creed widuje. Miła odmiana. Tak, grałam w jedynkę, ale jej nie skończyłam. Bo mnie zmęczyła. Dwójkę. No myślę, że więcej niż połowę przeszłam. A potem przestałam mieć czas. Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czy to piepseł? Czy to dzikeł? Chyba dzikeł. Okej, okay, dobra. Muszę kogoś gonić, a nie polować na dzikie świnie. Skąd to niby żeś tu skakał? Skąd on skakał? Stąd skakał chyba, co? O, golemie. Ale tak jest fajnie, tak jak tutaj. Mogliby całą grę tak zrobić. Lekcje. O rany, Julek, jak ja dawno nie robiłam pracy domowej. Znaczy, no, są projekty na studia, tak? Ale to trochę co innego. Prac domowych na studiach też dawno nie miałam. Tak, w jedynce było to gadanie, gadanie. Łam, 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 łam i się nie mógł zamknąć. A i tak na początku dwójki było streszczone wszystko, co się działo w jedynce. Znaczy... A, już pamiętam, dlaczego nie zagrałam w jedynkę. Bo kumpel mi zaspoilował zakończenie i stwierdziłam, że pierdziele. Nie chcę. Keep your distance. A! O ty sukin kocie. No, zaraz się zdesynchronizuje. Alleluja! W tej części widzę, że nie ma... Aaaa. Nie ma tego durnego wstępu z synchronizacją, maszynami, etc. To było... Znaczy, ja rozumiem, tak? Że cały projekt, odgadywanie zakonu, etc. Ale nie przepadałam za tym. Tędy biedzas. Rysiu. Nie uciekaj. No nie uciekaj. Nie uciekaj. Nie umiem walczyć.
Yep. To się źle skończy. Co? Tak myślałam. Grałam w tyle innych gier ostatnio, które w ogóle nie używają wsadu. Znaczy nie, używają wsad, ale nie używają e. I tak dalej. No wyjmij! Okej. Ten asasyn był cienki, jak tak dał się zabić. Znaczy ja też jestem cienka, ale tak. On był bardziej cienki niż ja. Kokoś. Señor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. If you truly possess the information we desire, we have the means to reward you handsomely. Though I will not know your face by sight, I believe I can recognize the costume made infamous by your secret order. Therefore, come to Havana in haste, and trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, let's collect your reward. Wiesz, Alek, miałam. Miałam teraz powtórkę z tego sterowania, tylko po prostu trzeba wyczuć rytm. Ja zawsze mam trochę problemu z tym. No, czego chcesz? Naucz się chodzić. Nie mogę iść tam. Halo. O, dobra. Już widzę, w czym problem. Okej. Mapa, cokolwiek. Chcę tu iść. Chcę mieć tę skrzynię. Jej nie widzę. That schooner'll do me just fine. Chyba zastrzeżona. Okej. Jak rozumiem. Czy jak rozumiem, do strefy zastrzeżonej nie mogę wejść w ogóle, czy zabiją mnie, jak tam wejdę? To chyba było tak, że mnie zabiją, jak tam wejdę. No dobra. To nie wezmę tego karbu, który mam tuż pod nosem. To jest szanta. Idźmy to zobaczmy. Ja chcę to zobaczyć. Jeszcze chwila. To nie ta skrzynia, co? Dobra. To będzie ta skrzynia, którą chcę znaleźć. No, to się nie tak robi. Wiesz, mój drogi? Weźmy szlaku. Co tam, jak tam? Jak widzisz, nie zaczynamy tym razem od portala. Stwierdziłam, że pora na zmianę. No wejdź, wejdź. No? No, no nie mów. No właśnie. Zejdź z palika. Pysiek. Dziękuję. Kochane sterowanie w asasynach. O, ona jest takim mistrzem i taką dobrością. Jest tu dzikeł, jest tu ukryta jaskinia. Dlaczego pod każdym wodospadem jest jaskinia? Nie zastanawiam. Wow, skarby! Dziękuję z Wysy za hostowanie.
Nie, Matt Boże, jakoś nie śledzę polskiej sceny YouTube'a. Wiem, że to może trochę dziwne być, ale trzymam się trochę z daleka od tego. Miło by było, jakby tak zostało. Szantę. I nie wiem, idziemy szukać rzeczy sensownych. Dobry wieczór, 82 jajca. Cały czas zapominam, że powinnam się z wami witać. Oj! Oj, wilczku! Te szajsy są na górze. Jak to wygląda? No. Zabiłeś się prawie. Brawo. Znaczy, brawo ja. A tam zywy. Słuchaj. Ja mam nieco, no może teraz trochę więcej, ale nie mam 200 osób na pewno. Myślę, że 150 nawet jeszcze nie mam followerów, więc. Przepraszam, przepraszam, Jaca. Tak zerknęłam i wiesz, podświadomość podpowiedziała mi, że tam jest drugie J. Przepraszam, mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Wredna podświadomość. Wilczek, a do czego chcesz tę kartę? Znaczy, rozumiem, że do grania. Kurna. Nie wiem, gdzie jest ta szanta. Nvidia GeForce 970. To jest dobra karta. Karmę ma poleca. Siedemset siedemdziesiąt. Ja mam. Też jest super zajebista. Tak się złożyło, że jak ja zbierałam na kartę, to kupiłam swoją 770-kę. Przeszczęśliwa byłam. Miesiąc później Nvidia ogłosiła, że zaraz wypuszcza nową generację. Więc byłam wkurwiona jak nie wiem co, ale daje radę moja karta. Wiem, Alek, że to jest nade mną, tylko nie wiem, jak się tam dostać. I się zastanawiam, co mam zrobić. Podejrzewam, że mam po prostu na razie zwiedzać to miejsce. W jaskini nie ma nic ciekawego. Nic. Cześć. Nie wiem, po co mi będziesz, ale cię zabiłam. Skóra? Kości. Ale weź to ty gdzieś zakop, a nie tak w wodę zostawiasz, to potem zatruje źródło. Ty, Edward. Sieroto. Znaczy, powiem tak, X70 maślaku to jest karta, która jest bardzo dobra i ma średni pułap cenowy, tak? Bo już X80 trzeba mieć kasy. Wiem, jak wejść na górę! Jestem szczęśliwa z tego powodu. No skacz! Te! Jełop! Jełop, kicaj! Jełop! Dobra. Poszło. Krzówki. O, cześć Kasiu! Oj! Nie widziałam cię dawno. Nie zauważyłam, że przyszłeś. Zajęłam się rozmową o kartach graficznych. Okej. Tu są rzeczy. O nie, znajdźki! Kolejna dzika świnia.
No i... Ech. Okej. Rozumiem. Trzeba wejść na drzewo jak małpa. Okej. Nie wiem po co to było, ale tak. Tak, Black Flag. Tak, i będą dzisiaj inne gry. Będą. Solo mogę sobie pograć w Portala, chociaż zaczęłam się zastanawiać, czy go skończyć na nagraniu, bo robię tak tragiczne przerwy w kółko, że nie bardzo, wiecie, wchodzę do gry i jestem wybita z rytmu i potem musicie oglądać jak lamię. Nie jest fajne. No, ostatnio nie streamowałam często, ale zaczęłam robić praktyki i po prostu mam czasu. Punkt widokowy. Czy to jest ten, który odkryłam, jak rozumiem? Rzeczy. Co ja mam zrobić tak właściwie? Czy ja mam iść do tej... tutaj? Czy mam się tu rozejrzeć? Nie mam pojęcia. Czy wracamy się do strefy strzyżonej? Czy mam latać i zbierać znajdźki, co jest mega interesujące? Jest tu mnóstwo znajdziek i wiecie co? Nie będę ich szukać. Znaczy trochę się boję, pewnie tak, ten obszar będzie dla nas potem zamknięty i trochę szkoda. Bo mogłabym poszukać znajdziek poza nagraniem, chociaż może lepiej nie. Może lepiej nie, mam inne gry do grania. Za nagraniem. I może na nich powinnam się skupić. Zadanie nie mam czasu w ogóle ze znajomymi grać. Tak. Ja wiem, że większość ludzi mnie poznała dzięki Undertale. Tak, wiem, że jesteśmy w strefie strzyżonej. Strzyżonej, dobrze ostrzyżonej. My tu mamy troszkę kasy. Przyda nam się na stroje. No dobra. Punkt widokowy, powiadacie. Gdzie? O! Tam na górze. Too bad. Nie, dobra. Zaraz chyba tam wrócę. Dzika muza, jak się czujesz z tym, że jednocześnie oglądasz Genocide'a i live'a? No cóż, współczuję ci, bo pewnie niewiele rozumiesz ze wszystkiego, bo ci się głosy nakładają. Ty niby jest ten punkt widokowy, co? Może tu? Że tu? Że tu? Co jest ten znacznik? To. No, punkt widokowy, a to obok. Nie synchronizowany?
Okej. Okay. Zsynchronizowany, bo właśnie go zsynchronizowałam. The Commodore's got to head to Kingston. We're to commandeer this lover's ship and follow. Sorry, Kingston? No, no. Our destination is Havana. I'm just a merchant. Quiet, you bleeding pirate! You'll hang for the mess you made out there. Okay. I had nothing to do with this attack. Zabijanie skrzatków? Rozumiem. Okej. Okay. Hold it! Stop them! Stop that blackguard! Okej, okay. To mi nie wyszło. To mi zdecydowanie nie wyszło. Kurna. Pomóż mi. No, trochę ci to czasu zajmie. O ty! Tak. Jak rozumiem, bagnet na karabinie jest morderczy. Dlaczego jesteś niepotrzebny, Xarmę? Mam wziąć twój cukier. Tu mam skrzynię, może starczy. Całkiem ciekawa. Co to? Czy to jest oznaczona kupa czegoś? Suchych roślin. W taki sposób? Nie, fragmenta nie musia. Który jest... Gdzie jesteś, skurwielu? Przepraszam. Chyba na górze. No dobra, idziemy go ratować. Kasia, cosplay! Czy cosplay? Jaki cosplay? Cześć. By God's grace, you saved me. A profusion of thanks. Bez Xarmy nie byłoby papirusa. Czy papirusa. And I have no art for sailing. Nie, przecież to jest papirus. You don't mean to abscond with my ship, do you? I'm Duncan. What's your name, friend? Steed Bonnet. Well, Mr. Bonnet, let this stay twixt us. But I'm on a secret errand for His Majesty the King, God save him, and I must get to Havana with speed. Nie, wydawało ci się. Havana is also my destination. Our ways lie together. Natural allies, then. You put me at ease, sir. To think I took you for a pirate when you first appeared. Did you? Yes. You have an uncommon way of handling yourself. Quick and easy, if I may say. Gave me quite a fright. But all things considered, I think it's turned out to be a rather fortuitous day, hasn't it? Lacking a rowboat, I'm afraid we'll have to swim to my ship. Hardly the worst thing to happen. To co, Xarmę, pokażesz japę na 200 subów? Ja już pokazywałeś. Mapa skarbu? By gdzie? Tu. This is difficult. I should have taken the coat off. Onion-san, ooo! Prześli koniecznie zdjęcia Zywy na fanpage'a. Nie, niestety na Perkonie nie będzie. Chyba, że w ostatniej chwili zmienię zdanie.
więc ten. Dobrze, pobawmy się z mapą. Okej. Zatoczka. Wydacie. Że niby tu? Może tu? Nie widzę. O, widzę. Wow. Okej, czuję się bogata. Nie mam osiągnięcia i chyba nie idę do steru. Porozglądam. Naprawdę to już jest koniec? W ciągu... Kurna, nie wiem ile ten stream trwa. No dobra, godziny. No ale uznajmy, że dużo gadam przy okazji. To też jest straszne, że dużo gadam. Cóż. Gołą mi rękoma chyba kopał. Aha, okej. Pewnie nie będę mogła się tu wrócić. To wiecie co? Wrócę jeszcze po dwie rzeczy. Zobaczyć, co to jest. I czemu, i po co. Powiedzcie mi, czy na tą wyspę będzie można się wrócić? Znaczy, w sumie to nie jest istotne. Kurna, mam nie robić znajdźków, bo umrę. Dlaczego? O, złapałeś się tam, gdzie trzeba. A gdzie można tu wrócić? Dobrze. Ale to pójdziemy jeszcze po tą maskę. Albo nie. Jestem zdecydowana. Jedźmy dalej. Nie chcesz skakać z urwiska, Edziu. No, skakaj! Super! Dobrze. Skoro mogę iść wszędzie, to pójdę tam, gdzie nas prowadzi zadanie. Najpierw zaliczę kupę suchych roślin, no i idziemy dalej. Kokosa! Chodź obejrzyj, ale żółwie! A teraz jem! Ale one są takie piękne. To nie. To w takim razie nie. Raczej.
wiem, co zrobiłam, ale to piękne. Okej. Nie, nie zabijamy żółwie. Okej. Dobrze, że będę mogła się tu wrócić, jakbym się chciała zbierać znajdźki. Na razie jestem na streamie. Okej. Wygodnie się z tym całym żelastwem i strojem pływa, co? Edziu. Welcome aboard, Duncan. She's a modest schooner, but well suited to my purpose, trafficking cargo from my plantation and such. She'll do fine. There's a strong wind now. Let's strike to full, shall we? Mm. W przednim miejscu, w którym mieszkałam, rozbiję się o skały. Nie, miałam zacząć mówić o żółwiach. I oni mi zagadują im się sterować, to jest straszne. Those sailors were quite animated by the idea of pirates roaming these waters. Is it a real danger? Oni mogą przestać gadać, to mnie rozprasza, poczekajcie. But most pirates stalk the windward passage between Cuba and Hispaniola. Oh, I see. Yes. That is a bustling strait. Czy ja tędy wypłynę? But I shouldn't worry about being waylaid by pirates, truth be told. My ship is small, chyba, że... and I have nothing of immense value. Sugarcane. Aha, tak, wypłynę tędy. Co ja chciałam powiedzieć o żółwiach? Żółwie. W miejscu, w którym kiedyś mieszkałam, były żółwie. I były dwa trzymane w oczku w ogródku. Na zimę były zabierane na hibernację, tak żeby nie przemarzły, do piwnicy i sobie tam zimowały w piwnicy. Latem generalnie siedział u nas w oczku, no ale jak przychodził okres godowy, to był problem, bo żółwie wybierały się na gody, czyli wychodziły pod bramą. Ten. Chyba się rozbijemy. Samiec nam sobie poszedł. Znaczy prawdopodobnie poszedł dlatego, że samica nie chciała go. Tu pogryzła go dość mocno. Natomiast no samice musieliśmy parę razy, kiedy się złapaliśmy przyczynicy, dwie przyczynice dalej, znaczy sąsiadka złapała. Było śmiesznie. Czym są worble? A, to. Dobra, już widzę. Tak bardzo się zagapiłam na stream, że... A, to jeszcze nie grałam Firewatcha, nie spoiluj mnie, że było tam coś słodkiego. Powinnam zagrać. Wieloryb. Ostatnio... Wieloryb to jest mega częsty motyw, który się pojawia w grach, w które gram. Zobaczycie, w nowej serii też jest. You're a natural sailor, Duncan. I did a decent trick at the helm some time ago. 2 years before the mast as a privateer. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. How marvelous. I've seen my share of strangeness, aye. Kowi VIP. Nie mam partnera z Twitchem.
Mam trochę za mały kanał na YouTube. Znaczy, nie starałam się o to, bo prawda jest taka, że regularnie streamować zaczęłam dopiero w tym roku. Więc nie można jeszcze mnie zasubować. Złe drewno. Może to był i waleń. Może to był i jebacz. Nieważne, był słodki. A, nie. Ten motyw. Well, your numbers look good. Now let's make sure we can break your brain, all right? I need you to move your head and look at these lights just here. Look up. There? Oh. That's it. Down. So far, so good. Let's get you up. Okay. Tak, Maślaku, wiem, że... Sample 17 project. Before you get started, ale wiesz, to jest streamowanie raz na jakiś czas, a nie streamowanie dwa razy w życiu i nie ruszenie tego więcej. All right, let's take a walk. Your file says you've done some memory research before, but not to this extent, which is surprising. You're very good. The data streams are very stable. Okay. O czymś mówiłam. A właśnie. Tytuł nowej serii Alec. Nie podam, bo to nie będzie tylko bonus dla oglądających streama, bo stream pewnie wyląduje w poniedziałek na kanale, a nowa seria ma się pojawić od wtorku. Chyba, żebym rzuciła w poniedziałek odcinek z nowej serii, a we wtorek... Impressive, right? This building is barely 6 months old, but Abstergo Entertainment has been a studio for a few years, since 2010. Somewhere down the line, his maternal grandmother's mother was Asian. Maybe you saw Liberation? That was our first title powered by Animus Tech. That was just the tip of the iceberg. Soon, we'll be unveiling commercial Animus servers for the whole world to enjoy. They'll offer passive experiences, of course. Edited versions of real history. But only the exciting parts. And we think we found the perfect subject for our first full-length virtual feature. Caribbean Pirates. So that's your gig. It'll just take a minute, okay? Well, thank you, Nancy. Sarma? To brązowe z kokosa jest jadalne. To brązowe z kokosa jest jadalne. Dobrze. Bonjourné. C'est bon, t'étais prêt. Magnifique, merci. No bo kokosa dostałam dobrego. This is for you. The primary tool of our trade. Your communicator. Power it up and give it a look. It's pretty slick. Mam dla ciebie misję, Xarma. Coś pisali. A propos jutra, Maleksy, sprawdź to. Okej. Okay. Dobra. See that flashing wireless signal? It means you're hooked up to the elevator. I'll let you do the honors. We're headed up Alec. To the Sample 17 studio, second to floor. To było to brązowe z kokosa. Jest jadalne. Okej. Okay. Wow. Jaki sprzęcior. Nie, czy to brązowe? You ready? Let's go. Ha, 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 ha. Ah, there's the boss, Olivier Garneau, our CCO. I'll introduce you. Bonjour. Salut, Mélanie. Ça va bien? Well, thanks. Have you met our new hire? Just started today. I haven't. Bonjour. What project? Sample 17, the Kenway line. Haytham, Connor... Edward, the pirate. Ah, ar, yar, matey. Very exciting. Welcome aboard.
Czekolada jest brązowa. Just let me get this one settled and I'll see you. Tak dla obrony. C'est bon. Nice to meet you. Nam również wcale. This is the sample 17 floor. Wcale nie jest tak, że nie słucham. Desmond Miles. We're pulling all the best stuff from his DNA and hopefully one day we can forge some fantastic experiences from what we find in there. Miejsca rzeczy. O. Ładne biuro. To trzeba przyznać. Yeah. Yeah, that's true. This pair of legs is gone. Okay. Zastanawiałam się przed chwilą, kto tam leży. Not fixing, calibrating. Calibrating, right. So here we are. Your very own Animus workstation. This is all yours. So sit back, relax, and find us some good footage. If you need any hints or tips, the Animus is loaded with tutorial programs, so you'll have no problems. And I'll check in on you later. Happy pirating. Kompas lasek. Fryzurę mogłabym mieć ładniejszą. Poszła se? Nie pogardziłabym. Okej. Nie pamiętam, co mam zrobić. Czy lubię gorzką czekoladę? Nie przepadam. Welcome to Animus Omega, Abstergo Entertainment's proprietary ancestral memory research tool. If you have any questions, comments or concerns about how to operate your Animus console, please contact your project supervisor. Wyślij Maślaku na... You have been registered as part of the Sample 17 project. Your primary research target is Edward James Kenway, born March 10, 1693, Swansea, Wales. Calibrations complete. All signs normal. All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Yui Okami. Nie za bardzo chcę zdradzać kierunek, który studiuję, ze względu na to, że zdradzi on... Gdzie go studiuję? Nie dość specyficzne. Lurfi. Jej, tak, wiem, że to jest Assassin's Black Flag. tak, Black... Nieważne. lively Havana. I've been here once Lurfi, before. Z restartu. Odśwież streama. Panda. Fedel. Milka jest za słodka. No, just putting on a friendly face. I shouldn't want to be mistaken for a pirate again. Right. Flash rogue like yourself must be cautious. Yeah. Nie powinnam cały czas jeść kokosa w trakcie grania, prawda? Mad to think Spain and England were at war 2 years ago, isn't it? Here I am, bartering with Spaniards like they were my cousins. Jest mi jeszcze trochę kokosa. Nothing wrong, Duncan? No, it's nothing. Sand in my hampers. So where's the best squad in town? I'm dying for a quick kip. Or a siesta, should I say. I'm just headed to a public house now to meet some merchants. I could show you the way. Well, lead on. I hope you'll tarry a bit while I conduct my meeting. It'd be a great relief to have a man of your stature nearby in case of a misunderstanding. I can hang about. Co do znajdowania, to... Drink. Jeszcze kiedy nie miałam fanpage'a na Facebooku. Muszę coś zrobić, przepraszam. To... Dobra, zostawmy to. Nie miałam fanpage'a na Facebooku, to widzowie mnie znaleźli. Było zabawnie. Więc mnie można znaleźć. Ale nie szukajcie.
Czy prawda jest taka, że się zastanawiam, czy nie przerzucić strony grupy widzów na swój prawdziwy profil, bo z drugiej strony i tak jak będziecie chcieli, to mnie znajdziecie, bo to jest łatwe, wiecie jak wyglądam. Czekolada Milky jest ohydna. To cukier na cukrze. Dziękuję. Ja studencką lubię, dlatego że ma dziwne rzeczy w środku, a sama czekolada jako czekolada nie jest taka dobra. No, działaj gro. Dziękuję. Mam za tobą iść. Jaka woda! Gracious! What a revolting sight! But they don't take kindly to pirates here, do they? Wonder how many stolen reals bought these men this perch. Że to są prostytutki, wśród których mogę się schować? Hola, ladies. You don't know these women, do you? No. They charge money for that kind of privilege. Few dozen reals for every hour of knowing. Tak? Keen to meet them? No, goodness no, I'm a married man. Married man of their forte, mate. Mhm. Kotel, to jest dużo zwierząt, to jest takie fajne. Jest co macać i zabijać. Aha, here's a purveyor of personal defenses. I should acquire a blade for myself, Duncan, just as you have. This rusty razor's nothing to admire. Even so, I appear a mere kitten walking so close upon you. Perhaps a small dagger would suit me. Let's see what he's selling. Maybe I'll buy a sword too. We'll both jump rank. Oh, we'll be quite the pair, you and I. Twin devils! Ha ha ha! Lend us a few reals, then. I did save your skin. Ah, of course. Cheers. Mogę kupować rzeczy. Hola! Tutaj tylko miecze? Jak rozumiem? Dobrze, wydam 800 reali, bo tak sobie rzeczy gra. That's a better fit for me. How do you fare? I had only enough for a small knife, sadly. Still, it'll do in a pinch. Oh, Puffer Duff. I have led us astray, Duncan. Oh, no matter. I'll get us a better view. What are we looking for? A tavern with a sort of courtyard interior. Okay. A nie, znowu wróciliśmy do miasta. Nie, tu nie we. Tu się nie we wpniesz. No kicaj, kicaj! Every finger's a fishhook. That's how you tell a true sailor. Wiesz, Maślaku, chyba mam wyłączoną nakładkę steamową na tej grze, więc... Nawet jak mi ktoś zagada, to wiem, że będzie dźwięk słychać. A jak będzie spamował, to wyłączę. O! Dobra. Ja po prostu podziwiam, jak oni balansują w takim miejscu i po co. I? Czy tu mogę coś zrobić? Nie zrobiłam tego, co powinnam zrobić. Zrobiłam skok wiary, który jest uroczy. I taki bieżący. Ach, derp. Lurfi, miałam plany, żeby nagrać Tomb Raidera. Mówię tutaj o tym Tomb Raiderze z nowej generacji, ale nie tym najnowszym, tylko tym starszym, nie tym, co dopiero co wyszedł, tak? Nie grałam i w sumie cały czas się zastanawiam, ale z drugiej strony nie wiem, czy ktoś by jeszcze chciał to oglądać.
Kuba, spróbuj odświeżyć streama, może ci pomoże. Ja aktualnie nie zgubiłam żadnej klatki, więc to nie jest moja wina. I can't breathe. I think my heart. Stop or I'll break your knees when I catch you. Gdzie on jest? Gdzieś tam. O Jezu, zaraz mi zwieje. You robbed the wrong man, mate. A fellow with dangerous friends. No, szukaj, szukaj. Wow. Wow. To było niedużo. Szanta! Nie wiem, odblokować szantę. Chcę odblokować szantę. Szanta, szanta. Para, tengo una pregunta para ti. Te destriparemos. Whoops. Shanta. No, te kids. Kidsai, kidsai. Ty. Będą we mnie strzelać. Bo Shanta przede mną ucieka. Dlaczego ta Shanta przede mną ucieka? No, kurna bez jaj. Gdzie ona się podziała? Anto? No, kurna, w niebo wstąpienie. Lurfi, co byś chciała, bo nie nadążam, bo się skupiłam na tym, że Shanta przede mną uciekała. I uciekła. Czy ja ją zebrałam? Nie no, chyba mi uciekła. No wzięłam jej i uciekła, no. Chyba, że... uciekła mi. Już jej nie zbiorę. Co? Tak. Nie widzę jej. No nic. Jakie to uczucie stracić moją waifu? Daj radę. Dobra. Zejdźmy na ziemię. W takim razie. Kicaj, kicaj, niunia. Chwila. Nie? A. Dobrze, już dobrze. Nie będę chodzić w rzeczach. Nie łap się tego, debil. Puszczaj. Na kogoś byś wpadł i byłaby afera, co? Trata waifu, przeżyłam to. Aktualnie zaczęłam... Shanta wróciła. Aktualnie zaczęłam przejmować podejście od Xermego i tak. Znaczy, oczywiście cały czas nie mam mowy, żebym zresetowała swoje nagranie. Ono było moje. Znaczy, swoją grę. Ono była moja. A? Haha, odblokowałam Shantę. Dobra. I co? Co teraz tu, Shanto? Co ja mogę zrobić? Nie, zostawcie mnie. Oh, fuck. Już zrobiłam rozróbę.
Uciekaj! Amigo mio, te tengo engañado. Nie chciałam jej zrobić, a ją zrobiła. Fuck. Chyba zginę. No! Pysiek. Czy ty mi żeś znikł? Okej. Okay. Oni się tam zaczęli bić z ludźmi. Dobrze. Nie wam będzie. Tu jest skarb. A ja chcę... szantę. Zywy. Zostajesz time-outa. Bo... regulamin jest jasno napisany. Jeśli ktoś z was nie czytał regulaminu, to proszę bardzo ładnie o przeczytanie. Jeśli chcecie coś wrzucić, to powiedzcie mi co to i się zapytajcie, czy możecie. Zazwyczaj się zgadzam, natomiast takie wrzucanie bez pytania jest przeze mnie traktowane ostro. Można skakać po drzewach. Okej, cześć. Jove, you're alive. Of course I am. That filch was no fuss. Oh, yes. Ah, we've arrived. Gdzieś dotarliśmy. Przy okazji zrobiłam rozróbę i zdobyłam szantę, której nie umiem odblokować. Ktoś wie, jak się otwiera szanty w tej grze? Take your time, I'll be just here. Fancy meet no Welshman, deep in Dago country. I'm English myself. Biding my time, till the next war calls me to service. Lucky King George, having a pisspot like you flying his flag. Witaj, zielony wieprz. Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? You bastard! Hey, I warned him. Jak rozumiem, szanty pojawiają się w trakcie... pływania. Come on, lads. I've seen bigger arms on a bird. Okej. Okay. Mogę robić tylko to, co mi pokazują. One more. Come on. Okej. Daję radę. Dobra. Kiedy oni ci ten nos rozwalili? You're not leaving me. I'll catch you up. Perro inglés. O matko. Okej. Okay. No, skakuj.
Super. To jest jakaś misja. Czy coś. Chyba. Tak! Zaglądacie? No dobrze. No, wypieprz. Wypieprz. Ty weź... Te, Edzio. Zasuwaj stąd. Nie chcesz walczyć. Dlaczego wszedłeś w tryb walki? Łomie. Stuk. Okej. A, bo jak rzęgowca zabiłam zamiast powalić. A. Czy to wszystko? Zużyłam jakoś mnóstwo bomb. Nie wiem, dlaczego pokazuję, że jestem w... bo nie mam tutaj punktu widokowego odkrytego. To chodźmy do punktu widokowego. Kromi? So cool... Becet jest na bazie tego, co tam kiedyś kupiłam. No ale generalnie procka i kartę dobierałam sama. Ja się nie tykam do tego. Znaczy, Sarmy pomógł. Tak, dobrze mu się tak mówi. Że to, co tam było do włożenia ciekawego, to procesor chyba mi umieszczał. A, synchronizujmy się. Ja sobie naleję wody. A, ładnie tu jest. Znaczy nie, generalnie komponenty były dobierane przeze mnie. Pomogła mi Almajstra, bodajże. Natomiast już samo wkładanie... To zasługa Xarmego. No, to jest tylko pół roku odkładania, taki procek. Spoko. Nic wyjątkowego. Dobra. Tu mamy fragment Animusa, czy innego kija. Na razie, Seukol. Miłej zabawy. Tu czegoś nie zebrałam. Co mam powtórzyć? Nie no, ja nie mam dużo kasy. Nie mam dużych wpływów, powiedzmy to tak. Stąd to odkładanie trochę trwało. Ale drugiej części czego nie usłyszałeś? Nie wiem, o czym ty mówisz, myślaku. Nie mam pojęcia. Kolejna szanta i... aha, sklep. Piraci do ocalenia. Zobaczymy. Zabierzemy szantę. I ocalimy
piratów, bo tak, bo jest fajnie. Jak słyszałeś wkładanie, to słyszałeś wszystko, Maślaku. Opałam. Zopirać do ocalenia. Ja mam wam z wami zrobić pysie. Nie mam pirata. I mam rozkwaszony nos. Okej. Okay. Czemu jest orchidea? Prostytutki. Prostytutki. Nie te krzywe. Ciągle włączam mapę pod M. Jakie my właściwie mamy zadanie? Jestem okropna. Tu nie wejdę. Zacznij zabójstw. Zróbmy to sobie. Podejrzewam, że to wygląda bardzo podobnie do tego, jak wygląda w innych częściach. Mówię tutaj o dwójce. Zmarnowałam bombę. Super. Świetnie. No i gdzie mnie widzisz? Co ty, wydaje ci się? Nie, ty mnie nie widzisz. Wrzucił linka. Bez pytania. Kotłeł. Synia. Czy ty się wspią... Nope. Wow. Dalej się wspinasz. Dobra. To zejdź tu. Tu jest. Okay. Mogę cię otworzyć po prostu? Mogę. To dobrze. Mam pieniądze. Zrobię to zadanie z zleceniem zabójstw i nie wiem, może chcecie zmienić grę? Tak, wiem, że ja w taki sposób pewnie nigdy tego asasyna nie skończę, ale... Ale tak. Nie, bo... Coffee Vips, czatami tak jest. Albo się toczy 5 dyskusji naraz i ja nie wiem, co się dzieje w grze i nie nadążam. Z wami. Albo wszyscy siedzą cicho, akurat kiedy ja nie ma fabuły, nie ma nic i mogę... Mogę rozmawiać. Lol. Zobaczmy. To jest. Serio. To będzie ciekawe.
uważasz złe drewno, że jesteś gorszy od milczenia? Chciałam cię zabić. Tak. Zabijmy go! Zabijmy go! Gdzie ty jesteś? Gdzie ty? Kiju! Nie, dobra. Idźmy stąd. Albo umrę. Prędzej umrę. Nie, tam nie było. Ja nikogo nie mordowałam. To jest mój cel. To jest mój cel. Miodzio. Nie umiem się tu poruszać. Zupełnie. Ej, posiedźmy sobie. Albo sobie nie siedźmy na dachu. Mamy tu strażników. O, mogę pomóc piratom. Przy okazji. Okej. I have a clear fix on him. Okej, okay. Dało radę. Grazie, my thanks. I'm your man now, capitano. Jak to kurier? Mogę cię złapać, ale nie wiem po co. Złap i złup. Aaa! Tu! Jak ty zasuwasz? Oh. Ty mi ściągniesz na głowę kłopoty, Tuśku. No. Szukaj. Super. Czy ja was chcę za tyle najmować? Nie wiem. Co do zapuszczenia włosów, na razie nie planuję ich zapuszczać, jest mi bardzo wygodnie w tych, które mam na sobie teraz. Znaczy w tych, ten, no, tak. Powtarzam pytanie, moi drodzy, może chcecie zmienić grę? Bo ja osobiście zaraz się wkręcę, będę robiła znajdźki i będzie dziwnie. Znaczy, bo... Nie wiem, co Xarmę robi. Coś Xarmę robi. Ale to i tak możemy za chwilkę to zrobić. Bo jest propozycja. Albo portal. Albo portal, albo... Tak. Padła jeszcze propozycja w sumie. W związku z tym, że mieliśmy tam grać z Adą i z kimś jeszcze w coś, ale ten ktoś jeszcze się wyłamał. To skoro Ada jest zwarta i gotowa, to padła propozycja, czy nie skończyć Traina na streamie. Problem jest tylko taki, że seria Traina ma jeszcze jeden odcinek, którego nie widzieliście. Który pojawi się jutro.
Wiem, że za bardzo w tej serii nie chodzi o fabułę, tylko o rzucanie się pudełkami i dzikie tańce. Ale może byście mieli ochotę na trajna na żywo? Na gadanie jeszcze będzie czas, żeby spokojnie. No, opcją są jeszcze Ksarmelandy, czyli Znudzone Ziemie, czyli Borderlands 2 z Ksarmy. Bo tam już w ogóle nie ogarniam, co się dzieje. Dobra, poróbmy coś. Może i mało, ale kasa to kasa. Petunia nie śmierdzi, jak to kiedyś ktoś mówił. Wow! Tego nie widziałam! Mogę biegać przez okno. Właśnie stąd. Małpo. Edzio! Pieprzaj. No, dziękuję. Witaj, Alone Wolf. O Jezu, Minecraft. Nie gram w Minecrafta. Mam grę, ale nie gram. I nie wciągnęła mnie. Znaczy, mam szacunek do tych ludzi, którzy potrafią fajne rzeczy z tego robić, bo widziałam, że można super rzeczy robić. Prawdę powiedziawszy, sama w Vanilliowego się nie wciągnęłam. Trochę grałam na modach, ale nie. To było dawno temu i nieprawda. Mam za dużo gier innych do grania. O nie! Znajdźki. Moi drodzy, znajdźki. To jest straszna rzecz. To niemożliwe drewno. No już, 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 już. Zamknij papę. Nie papuj się, zamknij się. Okej, czy ty jesteś tam gdzieś na górze? Czy gdzie? A na górze. Ale ładne miejsce, przyznaję. Ej, zebrałam. Domki z dirta, tak, koniecznie. Takie jeszcze mieszane dirt. Taki ship dirt x drewno. Koniecznie. Nie. Już złażę. Wy jesteście na mnie cięci. Czy wy chcecie mi skopać typ tyłek? Proszę, zostawcie mój tyłek. Nie widzę go, ale podejrzewam, że jest ładny. Pieprzajcie. A! Nie walcz. Ah. Okej. Walcz jak potrzebujesz. Fragment animusa. Zbierzmy go. Znajdźki. Lena zbieracz. Ten przydomek ma swój cel. Jesteście za trajnem. Okej. Okay. Nie rozkręcajcie się z tym Minecraftem, proszę. Naprawdę nie. Ja w ogóle nie umiem w tę grę grać. Nie grałam w nią jakieś miliardy lat. Nie oglądałam jej miliardy lat, bo aktualnie przez długi czas ja przede wszystkim Minecraft oglądałam. Nie wiem kompletnie, co się w tej grze dzieje. Coś tam ostatnio się na królikach zatrzymałam chyba. Czyli co, moi drodzy, chcecie drajna? Ja se zrebę se przerwę od mordowania rzeczy.
tu bym poszła i kupiłabym te bomby. Chociaż... Mam bomby. Skąd mam bomby? Merci w tej grze. No co wy, gramy przecież asasynem, jeszcze piratem. Nie, nie zjadłam jeszcze kokosa. Tylko zrobiłam sobie przerwę od jedzenia. Zielony wie przez Zaksarmę. Bienvenido! Adelante! Czy możesz się małpo puścić? Wow. Zobaczcie, jakie to cudowne. Wspinałam się tyle i akurat dostałam osiągnięcie po wspięciu się na budkę. Jeszcze zabawniej by było, jakbym dostała osiągnięcie po wspięciu się tutaj. Mam uzupełnione. Chyba sztuki. Po co mi to? Towary łowieckie. Pozbądźmy się całości. Tak! Jestem pewna. Tak można zarabiać. Tak! Jestem pewna. Nie serio, pysie. Chcecie trajna? Pytanie jeszcze, czy Ada jest. I czy Ada to słyszy. Wszystko. Ooo, Maślak zaczął się angażować w rolę z tego. Lol? Lol, to było fajne. Maślak się zaczął angażować w rolę Banhamera. Ada jest? Dobra, to... Co ty robisz? Ty oglądasz coś. Darme? Train, pewnie zaraz. Tak, 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 impertynent Kanada, tak. Dokładnie tak. Nie mam pojęcia, na ile słychać te dialogi w grze. Bo ja słyszę dość dobrze. Ucieka! Nie, nie, moja szanta! Fuck! Moja szanta! Muzyka mojego życia. Nie. Nie odlatuj! Nie, no. No. Mam cię. Witaj, kabzelek. Bartku, właśnie. Bo. Pytałeś się, jaka potem gra będzie. Będzie train. Pewnie. Do wyboru jeszcze jest w sumie portal. Tak. Coś mi się udaje z nimi ostatnio. A wpadła. To też nie miał być portal, ale nie. Tak, Kowi. Pamiętam specjalną kość. Ja muszę uciec z tego zasięgu, prawda? I da radę. I nie mordować się na sznurze. Powinno być okej, prawda? Dobra. Do widzenia, Lurfi. Jakby co, to nie martw się, będziesz mogła nadrobić na... YouTubach. Dobra, ostatnia znajdźka. Żeby mi się gra zapisała. I... Przerzucamy się na Traina.
Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało to, że... tak. Że nie widzieliście jeszcze jednego odcinka. Jeśli siedzicie w babułę w trajnie, to trochę... Nie za bardzo się zastanawiacie nad tym, na czym polega ten gameplay, prawda? Tak nie do końca wiecie, o co tam chodzi. Jestem urocza. Nie. No. Chciałam wejść na to drzewo. A, widzę. Chyba. Cześć, El Maestro. Mogę się w szafie... Mogę coming outa zrobić! Patrzcie. Tada. Jezu. To ten kokos. Cześć, El Maestro. Nie pamiętam, czy się z tobą witałam, bo się zajarałam tym, że mogę coming outa zrobić. Tak, pamiętam specjalną kość, nie spamuj. Bo już nawet ci odpowiadałam na to pytanie. Czy to jest tu, to jest tu. Okej. To w takim razie przyłączamy się na trajna, moi drodzy. 3% synchronizacji, okej. Nie to. Czego nie działa mi? No właśnie. Op. I op. To tylko kokos. Zażądali trajna, to dostaną trajna, no. Chleba im nie mogę dać. Bo trochę igrzysk dostaną. Kokosem się podzielić nie mogę, no. Do ciebie dzwonię. Będę w stanie z nią grać zielony wieprzy, jak usiądę obok niej. No, nie będzie w stanie z nią grać. Może mnie trochę przebijać. I troszeczkę mnie przebija. Chyba. Ale to tak jest. Spróbuję zadzwonić do Ady. Rozmowa nieudana. Męczę ją. Albo i nie. Okej, okay. Ada się włącza. To mam dla was chwilę na pogaduszki. Ja może sobie jeszcze w międzyczasie, wiecie co, poustawiam trajna. Bo mam go chyba w nieodpowiedniej rozdzielczości. Okej. Okay. Ty, Xarmy, chyba hostowałeś, nie? Chyba tak. Okej. Spokojnie, Ado, nie śpiesz się.
fighting? What have I got myself into? Tak, Sarmę musi u siebie popracować, jak go słabo słychać. A nie, poczekajcie. A, robię złe rzeczy. Teraz będzie go dobrze słychać. Mówisz, że będzie mnie dobrze słychać? Nie musisz pluć mikrofon. Nie wiem, czy słychać grę. Mam nadzieję, że nie. Bo mi się przez przypadek włączył szajs. Masz pomysł, jak zrobić w okienku? Jak włączasz grę, to masz run, znaczy tam masz sync obok rozdzielczości. Masz takie do przeglądania. Jak to głos typowego huntera? Jakiego huntera? Naprawdę kiepsko cię słychać. Mnie słychać? No. Teraz w ogóle... w ogóle nie złapał cię mikrofon teraz przez chwilę. I to nie jest moja wina. A teraz? Teraz było słychać. Tutaj powinno być wszystko okej. Okay. Jest okej. Okay. Wcześniej było coś takiego, że po prostu cię złapało jedną sylabę i cię urwało. Jak się grało w tę grę? Poczekaj na Adę! Bez Adę... Jak się grało w Trajna? Rzucało się w ludzi pudełkami, uprawiało się dzikie tańce na mostach. No. I tyle. I jeszcze zgniatało się szkielety rzeczami. Okej. Okay. Zywy, ja to zmieniłam. W OBS-ie. Tylko, no, Xarwy miał trochę coś tam z mikrofonem nie tak.